To ja, wasz wielki rabaczy z kanału Ryjak Telewizora. W filmie z cyklu Vlog Starego Przegrywa. A więc zaczynam. O, nasza gwiazda. Eliska. Już jutro nasza Eliska będzie zwierzać się Józefowi, jak jej źle w życiu. Józek przytuli, wytrze łzy z dzioba i poda porcję pożywnego bigosiku. Krzysław. Ruszykaj, idziesz na Sylwestra. Do sracza, a ty? Krzysław. Na bal! Halloween już było. Eliska. On na śmietnik idzie pobalować. Lepszy śmietnik niż stary trep. Eliska. A kto tutaj stary? Tylko ty. Pięćdziesiąt jeden lat masz, dziadu. Co? Nie ty. To ja do was jak dziecko. A ty jakie? 51 to chyba masz. Ty masz, dziobie. Chyba w twoich snach. Koszmarach. Liska, ty jesteś babcią? Boże, jaki miałem dzisiaj sen. Masakra. Fajny, ale trochę obrzydliwy. Krzysław, brałeś kozę? Eliska, może będę. Róż, jakbym ci powiedział, to byś się obraził, więc nie drąż tematu. Krzysław, podnieciłeś się na mnie? Eliska, a fuj! Krzysław, wiem, że jestem przystojny, ale żeby aż tak? Eliska, no, no. Róż, masz z tym jakiś kompleks? Ciesz się z COVID-a. Eliska, ja się nie mam, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Róż, wyrównałeś trochę szanse. Krzysław, Eliska, ja tak, ale on woli podobno transów. Eliska, hach, to wiem, że lubi. Krzysław, podniecają go męskie dupy. Eliska, ty masz zgrabny? Krzysław. Eliska, że go kręci twój tyłek? Krzysław, jego nawet dziura w desce kręci. Róż. Ty już tam, Eliska, się nie interesuj. I tak nie zaruchasz. Won do Juska. Eliska. Kogo, ciebie? Róż. No a kogo, przegrywku życiowy? Jakie to piękne. Niemcy. Sukces Berlina w porozumieniu z Chinami. I to zdjęcie. Flaga UE, niebieska z gwiazdami, a obok chińska, czerwona z gwiazdami. Szykują nam, to znaczy nie nam, twoim dzieciom, nową, wspaniałą przyszłość. Monarch. Stalinizm wiecznie żywy. Ruskie już zapowiedziały, że będą własny internet robić. Ocenzurują wszystko, co niewygodne, jak Chińczyki. Eksperci? Zawsze mi się podoba, jak pokazują ekspertów w TV. Najlepszy to był Jan Maria Jackowski z PiS. Prawo i Sprawiedliwość.
dogadali w kontekście tego, że w strefie Grand Frizo w USA jakiś tam strzelał do gej. No i debata telewizyjna na temat legalizacji broni. I nasz wspaniały Jan Maria pije, że był w wojsku i miał kałasznikowa. I że to niebezpieczne, bo broń może sama wystrzelić. No geniusz, prawda? Chłop nie wiem, jaka branża... Chłop nie wie, że branża broni poszła do przodu. On jeszcze na kałachu fachurę rżnie. Och, jak te z SLD zadowolnione były. Prawie w rączki nie klaskały. A potem patrz na transwestytę z Teksasu, na czaturbatę. A on pokazuje swojego kałacha. Chyba nawet polska armia takich nie ma, bo oni jeszcze KBKS-y za Gierka. I potem te gadki o gospodarce, odmrażamy gospodarkę i te jak to fundusze pomocowe. Polnisze, uroczy kraj. Polacy intelektualiści number one w skali światowej. Polacy intelektualiści number one w skali światowej. Dani są. Ostatnio też pokazują tego capa Marka Kondrata chyba. Chyba. Że niby to nic się nie zestarzał. I taki młody i napisane tak. Cały świat zobaczył, że Marek Kondrat ciągle młody. Cały świat. Wyobrażacie sobie? Cały świat zobaczył Marka. Nie wiem, czy to był Marek. Dajmy na to, że Marek. Nie rozumiem, dlaczego dożyliśmy czasów, gdzie jak tylko ktoś zarobi parę złociszy, to od razu chce robić idiotę z innych. Katolicyzm? Pytam się, katolicyzm? Tak wam porobił? Umyliście okna Jezuskowi? Jedliście parówę na święta? I co, to jest wasza wiara? To jest wasze dobro? Ha? Tylko napchać flaka, dorobić parę złociszy, zapłacić czynsz, tak? To jest wasz cel w życiu. No gratuluję. Gratuluję. Jacy oni chętni, już dalej czytam, żeby na łeby copki Mikołaja zakładać. A potem cipieje o skrobaniu. Wyobrażacie sobie? Facet lansuje się na jakichś tam symbolach świątecznych, a potem ci mówi, żebyś się wyskrobał. Wyskrobała. No, popatrzcie, jakie to chrześcijańskie. Ile w tym miłości. Brawo, brawo. Brawo, Krzysiu, jesteś mój numerek one. Jesteś mój numerek one w internecie. Pamiętaj o tym, Krzysiu. Zobaczyłem cię. Znalazłem cię. Wielu ludzi cię zna. Wszyscy razem w jednym tempie. No i to by było na tyle. A do ciebie, Krzysiu, to mam tyle, że jeszcze ci film nagram, nie bój się. Tylko muszę znaleźć twoje wypowiedzi i se tam pokomentować, no. Także czekaj, tęsknij. Na razie.